No tak. Na Netflixie mamy bardzo dużo filmów animowanych, seriali, miniseriali, filmów interaktywnych i szerokiej innej maści atrakcji. Są nawet i filmy, które mówią o powstaniu gier komputerowych, jak na przykład Highscore. Chociaż jest jeszcze anime, jeśli dobrze pamiętam o tym samym tytule, ale nie mówię o tym. Mówię tylko o tym, że Nickelodeon zrobiło naprawdę świetną robotę z jedną rzeczą. Gdyby tak zrobić animację w stylu Wojowniczych Żółwi Ninja, tylko ewolucji, co niezbyt mi się podobało, ale jednak zrobić z tego zupełnie inną tematykę, inny serial, to może powstanie coś fajnego. I o to proszę! Zamiast jakiegoś SAO, to dostaliśmy co? Glitch Tech! Mwah. Po prostu można powiedzieć, że to jest miód, wisienka na torcie. Albo bardzo dobry dżemik w kanapce. A ja chciałbym wam zaprezentować, co znajduje się w środku tego dżemiku. Zapraszam na recenzję Glitch Tech. I tutaj was zaskoczę. Glitch Tech powstał w 2020 roku. Premiera pierwszego odcinka odbyła się w lutym na Netflixie, jeżeli chodzi o pierwszy sezon. I powstał również we współpracy z Nickelodeon, który udostępnił cały serial właśnie na tym serwisie. Właśnie tak. Jak w ogóle to poznałem? Oglądałem sobie chyba dwa animu, tylko nie pamiętam już dokładnie jakie. Nagle patrzę, wiesz, jednak coś fajnego. Patrzę kreską podobne do Wojowniczych Żółwi Ninja Ewolucja, jak. Tylko, że to tak naprawdę się nazywa Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ale patrzę, to jest naprawdę coś fajnego. Trzeba będzie zobaczyć. I oto nie zawiodłem się. Tak, styl animacji jest praktycznie taki sam, ale właśnie w tym tkwi cały szczegół. Ponieważ Glitch Tech jest jakby parodią i napakowany wszelakimi nawiązaniami do gier komputerowych, ogólnie do świata gamerów, akurat ta kreska pasuje wręcz idealnie. Dwaj bohaterowie, czyli High Five, który tak naprawdę nazywa się Hector, oraz Miko, są na razie zwykłymi graczami. Później odnajdują tak zwane glitch rękawice i tak oto stali się członkami elitarnego członu, który walczy z glitchami, czyli programami, aka potworami z gier. Wśród postaci możemy tutaj wyróżnić też Mitcha Williamsa, jednego z najstarszych członków Glitch Techu. Niestety, może nie tyle co najmłodszego, co najlepszego. Niestety w tym rankingu. Tylko, że niestety jest też generalnie snobem, narcyzem i zapatrzonym w siebie w pewnym sensie idiotą. Ale w drugim sezonie to powoli się trochę zmienia. Niestety jednym minusem Glitch Techu jest to, że cała fabuła, cała akcja rozkręca się dopiero pod koniec każdego z sezonów. Jak na przykład w przypadku Shiry na pewno powstanie ze 3 jeszcze 4 sezony. Czyli pewnie będzie gdzieś około 5 albo 6, coś takiego. Mi się wydaje, że będą po prostu chcieli wypuszczać te odcinki w odstępach. Jeden sezon, 10 odcinków, aby po prostu mieć trochę czasu, aby to wszystko dopracować. Trzeba jeszcze wspomnieć o Hinobi. Jest to firma komputerowa zajmująca się głównie robieniem gier i konsol. Natomiast Glitch Tech jest jednym z oddziałów Hinobi, który został powołany do walki z glitchami z ich m.in. gier komputerowych. Tylko jakim cudem w ogóle programy z komputera mogą dostać się do naszego rzeczywistego świata? Otóż technologia Hinobi mogła spowodować zwarcie, dzięki czemu program będzie mógł wyjść z konsoli bądź z komputera poprzez technologię tak zwaną pikselizacji. Glitch Tech wykorzystuje ją głównie do używania swoich broni i przemienienia swoich rękawicy w co tylko będą mogli zapragnąć, albo też podczas przywołania na przykład mobków, które mogą też im pomagać, czy różnego rodzaju zbroi czy broni. Za pomocą rękawicy mogą też wzmacniać niektóre swoje zdolności. Czyli, reasumując, technologia pikselowa, której używają, jest bardzo obszerna i ma wiele zastosowań. Niestety źle użyta też, to nie jest jednak dobry pomysł. Nawiązań na przykład do Mario, Candy Crusha, albo do mojej ulubionej gry, czyli do Castlevanii, to jest po prostu miód na moje uszy.
Pomimo tego, że żółwi ninja, Rise of the Ninja Turtles po prostu nie lubię ze względu na animację i fabułę, bo wszystko praktycznie w tym zmienili. Natomiast tutaj w Glitch Techu wykorzystali te właściwości. Na przykład podczas retrospekcji po prostu postacie wyglądają po prostu dziwnie, albo jakby zostały zemotkowane, czy jakby są w postaci chibi figurek. I powiem wam szczerze, że jak na ten gatunek serialu, ten sposób animacji jest genialnym pomysłem. Wiecie dlaczego? Ponieważ gry głównie kojarzą się z czymś szalonym, jakby to powiedzieć, niestandardowym, niezwykłym, wielowymiarowym, pomysłowym. Dlatego też wydaje mi się, że twórcy Glitch Tech chcieli wykorzystać ten fakt i oto stworzyli dość wyjątkowy i dość specyficzny sposób pokazania świata gamerskiego w krzywym zwierciadle i przy okazji, żeby się dobrze bawić. Sam Glitch Tech naprawdę mi się podobał też pod tym względem, chociaż fabuła rozciąga się jak ślimak chodzący po jezdni. Charakter głównych bohaterów też tutaj jest powoli budowany. Nico jest natarczywa i uparta, ale też potrafi się wziąć za siebie, jeżeli jest taka potrzeba. High Five natomiast troszkę za dużo myśli, a jeżeli chodzi o działanie, to też nie jest zbytnio pewny, jaki sposób to zrobić, a też za częste myślenie niestety dobrze nie służy podczas wykonywania jakichkolwiek misji. No i oczywiście sam Hector, czyli High Five, ma troszeczkę problemy z rodziną, ale to akurat byłby malutki spoiler, także nie będę za bardzo wszystkiego wam zdradzać. Z kolei też podoba mi się to, że niektóre glitche różnią się od siebie. A mówiąc to, mam na myśli, że niektóre z nich są zupełnie wyjątkowe. Są zrobione i dopracowane bardziej z sensem. Mamy na przykład glitcha, który potrafi opętywać ludzi. Mamy glitche, które są zaprogramowane tak, aby niszczyć dany obiekt, a niestety nie znajdują go, więc muszą znaleźć podobny sobie cel. Są na przykład glitche, które zostały wyrwane z jakiegoś multiplayerowego deathmatcha, które, aby je po prostu przepędzić, trzeba wykonać daną misję i to jest dobre. Po prostu pozbywając się niektórych glitchy, nie możesz tylko napieprzać młotem, albo ciąć kogoś laserem, albo wielkim mieczem, tylko musisz po prostu znaleźć na niego sposób. I to jest kolejną zaletą oddziału Hinobi. Nic praktycznie nie jest takie same w każdym odcinku. Czy w takim bądź razie polecałbym wam Glitch Tech? Jeżeli chcecie odpocząć od jakichś walk i chcecie obejrzeć coś w miarę luźnego, ale niezbyt odstającego od waszej ulubionej tematyki i chcielibyście się pośmiać i pochwalić się, jakich to easter eggów nie znaleźliście w tym serialu, no to jak najbardziej polecam wam to obejrzeć. Na pewno nawet wasze dzieciaki, albo nawet i wy sami, starzy wyjadacze, na pewno znajdziecie masę nawiązań w całym serialu. Możecie być tego pewni, że wszyscy będą się świetnie przy tym bawić. Ja też generalnie czekam na sezon trzeci. A ja będę się z wami żegnał. Pamiętajcie o tym, żeby wejść na Discord oraz na grupę na Facebooku, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi materiałami. A ja będę się już z wami żegnał. Do zobaczenia wszystkim. Heju!